umierać. No to sobie. Ok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, to już 30 odcinek Alien Wreck, sezon numer 2. I słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie troszeczkę luźniej, nie będzie żadnego food champions, nie będzie tryhardowania w Division Rebels, jak widzieliście wcześniej. Zrobimy sobie coś bardzo głupiego, zagramy sobie dzisiaj wszystkimi obrońcami w jednym składzie i dostaniemy za to paczkę za 50 tysięcy komisów, więc jest to niemały challenge, także jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie tutaj łapkę w górę pod tym materiałem. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej wspaniałej serii. I pewnie jesteście ciekawi składu, no to już wam mówię. Pewnie zastanawiacie się, kim jest ten zawodnik, kim jest Casey, zawodnik z 53 overalla, no ma on 204 cm wzrostu, jest najwyższym obrońcą w całej grze, więc postanowiłem, czemu nie? Także myślę, że możemy zacząć dzisiejszy challenge, mam nadzieję, że pójdzie nam on jak najbardziej płynnie. Dobra, powiem wam, troszeczkę mi to zajęło, ale znaleźliśmy pierwszego oponenta i to jest, kurde, bardzo dobry skład, boję wam szczerze. I boję się, że to może się skończyć na pierwszym meczu, ale wiecie co, na spokojnie, zobaczymy, czy będzie grało śmiesznie, czy nie śmiesznie, pewnie będzie tragicznie. Lecimy. Dobra, trend, zobaczmy, Virinia. Pyk, ładnie, o Jezu, są lagi, Virinia. Mandy i, o kurde, było blisko. Felipe, Silva z dystansu, ależ uderzenie, kurde no. Na razie dominujemy, jest dobrze. Robertson, dobra, to może się bardzo źle skończyć, bo jeden strzał dystansu jest po nas. Także, trencik. Virinia, ładne zagranie, leć, trend, leć. Pyk, okej, nie wyszło. Pyk, ładna akcja, Mandy, zobaczmy, to może być ta szansa. Mandy w pole karne, zobaczmy, no trend jednak nie. O nie, o nie, Robertson, Van Dijk, musisz to zrobić. Nie, jak to jest karne, jak to jest karne, to ja chyba zwątpię, a to jest na pewno karne. No kurde, przecież ja nawet nic nacisnąłem, no nie. Dobra, Baines, jest, gdzie tu możesz strzelić? Nie wiem gdzie. Dobra, w lewo. Dobrze, dobrze, Casey! Pięknie! Tak jest, dlatego właśnie kupiłem. Najlepiej wydane 200 końców w życiu, bez kupy. Nie, o źle, no dobrze, Casey, jaki to, jaka to jest bestia na tej bramce, gościu. Nie ma. Jezu, nie wiem po co kombinuję, po prostu wystarczy strzelić z dystansu i to powinno wpaść, a ja tylko kombinuję, masakra. Dobra, tu już mogą zacząć kłopoty. Dobrze, Sanchez, wybij, wy. Nie. A Jezu, Maria! O nie, to jest gol. Jeszcze na... Znaczy, to powinno wpaść teoretycznie, nawet na zielono uderzył, więc w ogóle dziwnie, no ale okej, nie przegrywamy. Jeszcze. O, ładna piłka, Willi. Nice. Trend do Virinii, dawaj. Spróbuj uderzyć. No, próbował. O nie, Robertson na skrzydle. Jeszcze nie straciliśmy bramki, to się może zmienić. Nie, wybij proszę. Idź. Nie. A ten Casey, co jest grane, ty? Może on jest domyślnie bramkarzem, tylko że źle mu pozycję dali, no nie wiem. O, kłopoty, oj, to jest gol. Ja pierdziele, w ogóle nie pokryty, to był Robertson, to było pewne, że on strzeli. O, musisz, Virinia, musisz, z prawej, pięknie, 1-1, bardzo szybko odpowiedź. Okej, okay, Virinia, no właśnie na niego stawiałem, bo no, ma najlepsze, on ma staty na każdą pozycję tak naprawdę. Nie, słupek, wybij, wy. Nie, tutaj, nie pod nogi, wybij. Nie, Alonso. No właśnie, no dobra, przegrałem do pierwszej połowy 2-1, szkoda, kurde, tych dwóch bramek, no bo Casey takie rzeczy robi na tej bramce, no, mieliśmy 3 strzały, 1 celny, raczej zasłużenie, przegrywamy. O, zobaczmy, Mandy, Jezu, ta reakcja to jest najgorsza rzecz na świecie, bez kitu. Mandy, na żółto, pyk, ależ. O nie, Casey, ratuj. Casey, pięknie, nie możesz dobić. Virinia z dystansu, poprzeczka, kurde, no. Aj, problemy z kryciem. Casey, proszę, Casey, nie. I to jest gol. Dobra, słuchajcie, robimy comeback, nie ma, że nie, robimy comeback. Albo nie. No, szanuję Casey'ego za to, że chociaż się stara, no przecież to jest... Piękne, ja go zostawię w klubie na pamiątkę, serio, bo to jak on się stara... To naprawdę... Szanuję. O, Alex, musisz to wykończyć! O, czemu tak wysoko nad bramką, Alex, powiedz mi. Pięknie, Casey, dobrze, tak się powinno robić. I łapiemy, albo wybijamy. Łap, dobrze.
Mendy... Co? Co właśnie zrobił David Luiz? Nie rozumiem, ale mamy rzut karny. Bardzo dobrze wiecie, kto będzie tego karnego wykonywał. Pan Casey. Zobaczmy. Casey gdzie strzeli? Pyk! Nie przewidziałem tego. O, nie pykło. O nie. Już myślałem, że nie trafi, kurde, no znaczy ja chciałem tak po prostu zrobić speedruna, bo wiem, że już przegrywamy, nie? No a Casey tutaj, kurde, nie mówcie mi, że Casey nie został zawodnikiem meczu, no. Nawet mi tego nie mówcie. Znaczy, mówcie. Tak, dokładnie. I pyk. Piękna, piękna sprawa. No i niestety przegrywamy 4-1, ale co, grało się tak... Było tak głupie i zarazem ciekawe wyzwanie, aczkolwiek nie robiłbym go, nie będę go robił na pewno, bo to jest, chyba że zrobię w taki sposób, że pierwszy go wygrywał, bo inaczej po prostu nie ma opcji, nie będę tego robił. Ale no nic, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej takich challenge'y, to zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami na moim kanale, trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie. Zawsze celowałem wyżej, wszędzie chciałem ciebie widzieć, nikt nie wierzył, że to wyjdzie. Nie wierzył w moją ksywę.